Cześć, Heksymalista. 20 marca 2024. Powiem Wam, że mówię to tak na głos, sam sobie to powtarzam każdego dnia, aby zwrócić szczególną uwagę, jak czas teraz szybko ucieka, bo on ma niesamowite znaczenie. Tak, ten rok jest niesamowicie ważny. Spójrzcie, napisałem Wam tego tweeta, także jeżeli ktoś tutaj jest, i nie chodzi mi o mój kanał, tylko ogólnie o krypto, dłuższy czas, tak, jeżeli byłeś tą bessę, to już tyle widziałeś, że powinieneś, tak, po prostu już pewne lekcje wynieść i wiedzieć, że teraz te obecne spadki, które zauważamy, zobaczmy tutaj, TradingView, tak, i teraz nam Bitcoin zjechał o tam jakieś 10%, to jeżeli teraz panikujesz, jeżeli czujesz pewien strach, to znaczy, że właśnie no, albo jesteś świeżo, albo pewnych lekcji nie odrobiłeś. Tylko Wam tyle powiem, że ta hossa, ona może być, wiecie, ona już jest, już cykl nie jest zachowany, już to, że ten teraz wzrost był przed halvingiem, jest czymś tutaj, tego nie było w przyszłości, tak, jeżeli o cykliczności mówimy, ale ten rok i przyszły jest niesamowicie istotny, ponieważ nadchodzące regulacje, no nie wiemy, prawda, jakie skutki za sobą poniosą. Niektórzy uważają, że podobało mi się, jak raz X Grosz powiedział, że wilk przeskoczy, wąż się prześlizgnie, tak, a owce zostaną gdzie są. To jest świetne powiedzenie, ale no bardzo optymistyczne. Oczywiście chciałbym, żeby tak było i życzę sobie i Wam, ale musimy myśleć realistycznie, twardo, prawda? Więc zagrożenie jest. Oczywiście nie dla całego krypto, na przykład o Bitcoina się w ogóle nie martwię, prawda? Martwimy się o DeFi. Martwimy się o DeFi, które daje największą trampolinę, ok? Bo Bitcoin już teraz trampoliną nie jest dla nas takich szaraków. DeFi jest. Jak nam DeFi odbiorą? W całości nie dadzą rady, ale jeżeli po prostu tyle tych kłód pod nogi rzucą, że będzie adopcja bardzo ograniczona, no to będzie to niedobrze dla nas, tak? Tak więc powtarzam, w tym roku musimy skupić się na maksymalizacji i na, też co istotne, realizacji zysków, jeżeli takie nastąpią, celem tak zabezpieczenia kapitału i właśnie, abyś był krok do przodu, abyś był gotowy, jeżeli w przyszłym czy za 2 lata wydarzy się jakiś krach taki konkretny, to tam masz jakieś aktywa i potem możesz dalej z tym działać. Jeszcze właśnie tą myśl rozwijając, to tak Wam powiem taką rzecz. No właśnie, też mówiłem wczoraj, tak, że tu jest, patrzcie, koniec tego roku, przełom roku i Bitcoin tu może wiele jeszcze się może wydarzyć, bo tego czasu jest bardzo dużo, 9 miesięcy. No i właśnie, tak, ten ruch teraz w dół, czy to już jest wszystko? Ja wątpię. Myślę, że zejdziemy jeszcze niżej. Nie zejdziemy tak nisko, jak byśmy zeszli jeszcze w poprzednim cyklu, no bo mamy teraz ETF-y, instytucje, więc wiadomo, ta cena będzie już wyższa, ale ważne jest to, teraz nie możemy panikować, ponieważ to być może jest ostatnia szansa tak naprawdę dla wszystkich spóźnialskich. Jeżeli tu jeszcze nie byłeś, jeżeli jeszcze przespałeś cały rok, to teraz należy się przyglądać. I jeżeli ten Bitcoin teraz by zjechał na przykład tu na 50, to w mojej tylko subiektywnej ocenie jest to prezent, po prostu prezent dla wszystkich spóźnialskich, bo wiesz, nie wiem, czy to, co narysowałem tutaj wczoraj w taki sposób, tak się wydarzy. Absolutnie tego nie mam nawet, wiesz, w zamiarze, aby tutaj przewidzieć ten dokładny ruch. Chodzi mi tylko o ideę. Idea jest moja taka, że ten rok, teraz te miesiące, może będzie, patrzcie, tak, nawet coś takiego, nie? Ale potem nagle może pójść, bum, strzała do góry, tak? A potem tak, cyk, 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 na przykład w ten sposób. Pamiętajmy, że te ruchy w górę są bardzo szybkie. No i też najczęściej szybko spadamy, nie? To widzimy też tutaj, patrzcie, poprzedni tutaj 2.21, marzec, ten wzrost, nagle bam, w dół, potem znowu double top, lekko, nawet wyżej, więc ten teraz top, jest to ATH, świetnie, 74, ale prawdopodobnie jeszcze to przebijemy tu gdzieś na przełomie może
nie wiem, po wakacjach, może jesień. Pamiętajmy, że wakacje są często spadki już od maja, także w tej chwili nie mam tutaj byczego nastawienia w short termie, tak? Ale generalnie ten rok myślę, że będzie bardzo ciekawy. No też jeszcze na chwileczkę przeskakując do Pulszczejna, bo widzimy, że patrz, Bitcoin zjechał o 10%, no to Pulszczejn nam zjechał od razu o, kurczę, o ile? O kilkadziesiąt, tak? Pulszczejn jest teraz bardzo, bardzo nisko, ale to są dwie składowe. Jedna właśnie ta, tak, sentyment Bitcoina i strach na rynku, ale też druga, to co zrobił Ryszard, tego mi się już nie chce wam powtarzać, wiedzcie o co chodzi, tak? Spójrzmy tylko na to, ta niebieska jest to sacrifice level. Nawet się nie zdziwię, jak teraz w to jeszcze uderzymy i potem gdzieś tutaj będziemy dopiero wam gdzieś tam sobie tak, hop, może coś robić, nie? To też zależy od Bitcoina. Co do Pulszczejna, to dzisiaj nie chcę za wiele mówić, no bo tutaj nie ma co za wiele mówić. Niewiele się zmieniło, tak? Cały czas jest tak, jak było. No, póki co jeszcze jest niesmak po tym, co zrobił ostatnio Ryszard, tak? I to widzimy na wykresach. Ale w związku z Pulszczejnem chcę wam jeszcze powiedzieć o jednym projekcie, na który to bardzo dużo osób w społeczności widziałem, o nim mówiło, prawda, o tym projekcie Pulse Launch, ten launchpad na Pulszczejnie. I cóż, bo tutaj, co tu się odwaliło, tak? Ja wam tylko tyle powiem. Nie chodzi o to, że czy miałem rację, czy coś, żeby się czymś chwalić, ale wspomniałem o tym wam na filmie, że ja to odpuszczam, bo to mi śmierdzi, tak? To mi śmierdziało. Co prawda, miałem przez chwilę plan tam coś wrzucić. W końcu stwierdziłem, że wolę sobie więcej włożyć w PDAI. Nie w PDAI, stablecoina, tylko PDAI, tak? W PDAI, to poświęcenie od PITES, od grupy PITES, ponieważ tam jest lepszy temat, ale okej. Więc to praktycznie odpuściłem, tak? Tam, będąc zupełnie szczerym, tam wrzuciłem grosz, ale tak nieznaczący, że w mojej głowie to jest jak odpuszczenie, no bo po prostu to była śmieszna kwota. Więc, no bo co? To mi śmierdziało, tak? Widziałem, że oni mają taki wręcz aż bezczelny marketing, opłacali tokenami dużo, dużo osób z takiej topowej szlerki, przede wszystkim ten gość Moon King Birds, tak? Chyba jest top szilerem na Pulszczejnie. I jeszcze ciekawostka, on dosłownie teraz wczoraj po tym starcie tu tweeta wrzucił, który to potem Zach skomentował mu, tylko że już go usunął, widzę, bo tam wrzucił tweet na starcie, że super pompa razy 10, tak, a potem to poleciało na łeb na szyję. Zach skomentował, co tu się odwaliło, gdzie jest LP z tego tokena. Pokażę wam też wykres i właśnie co tu się stało, tak? Po starcie przede wszystkim to taki błąd popełniono, że nie rozesłali tam tokenów, tylko tokeny też były uwalniane. Czekajcie, nie legal. Tokeny były uwalniane, czekajcie, gdzie to mam? A, general. Tokeny były rozsyłane tutaj, gdzieś tu, czyli ludzie jeszcze czekali na to tokeny po starcie. No i tu taki zrzut, tak, potem gdzieś się broniło. Oni w tym miejscu tutaj wyjęli dzisiaj nad ranem to LP i napisali, że dlaczego? Ponieważ na początku, tutaj, w tym miejscu, jakieś 12 godzin po starcie odkryli, że na starcie doszło do błędu i przez pomyłkę wysłali komuś zamiast tokeny o wartości bodajże 1000 ileś dolarów, tam miało być 600 tysięcy tokenów, to wysłali 600 tysięcy dolarów i to tu poszło boom i tak dalej. I teraz takie coś ogłosili, tu wyciągnęli LP rzekomo, aby teraz zrobić relaunch, jakiś tam snap, migawka będzie zrobiona i tak dalej. Wiecie co, to wszystko moim zdaniem jest totalny bullshit. Temat od początku wydawał mi się śliski, oni nawet do mnie pisali z propozycją, czy chcę im to promować. Nie odpisałem, nie zgodziłem się, no bo po prostu to mi śmierdziało, tak? Skoro tacy gości jak ten Moon, jak on tam ma, Moon King Birds, o tym pisał, a to jest typ, wiecie, mu nie proponuje się 1000 dolarów jeszcze w USDT. Takiemu gościowi dajesz dziesiątki, tam naście czy 10 tysięcy dolarów w tokenie i ten gość to pompuje i potem to zrzuca potężne bagi, nie? Więc to jest taki temat. Także to było śliskie, to opuściłem. Mam nadzieję, że jak najmniej osób z was na tym straciło, bo tu była co prawda
okazja tu, aby z tego wyjść, tak? Bo ten rzut był tu, on nie był taki instant. I bo pisałem ze znajomymi, widziałem też, tutaj kilka osób wyciągnęło 2-3 x z tego. Fajnie, tak? Tylko gorzej, jak ktoś to przetrzymał, pomyślał, że poczekamy, przecież będzie launchpad, przecież to może się rozwinąć, no bo tam teoretycznie jest launchpad, który ma ruszyć, prawda? Wątpię, nie? Ja wątpię i temat już zamykam, więcej o tym nie będę mówił, ale przypominam, że jest poświęcenie, jeszcze trwa na Pi Day, prawda? I tam jest temat z mojej perspektywy dużo, dużo lepszy. Jeszcze chyba dzisiaj również można wrzucić na słuchajcie, na GoForce'a. Na GoForce'a, na którego to poszło już ponad 3 miliony dolarów, 3, może już nawet 4. Mam nadzieję, że to się zatrzyma, że już to wyżej nie pójdzie. Tu jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy. No pamiętajmy, że Solana jest teraz na ogromnym hajpie. I też jeszcze taki temat, ktoś tu w komentarzu napisał, czy ktoś mi ukradł konto, bo pisze o jakichś memecoinach. I słuchaj, jakby musimy patrzeć, co się nauczyłem, tak? Musimy patrzeć na te tak zwane trendy, o co chodzi. W tej chwili na Tonie, na Solanie, w kwestii memecoinów, no po prostu jest petarda, tak? Więc uważam, że nierozsądnym jest zupełnie to ominąć. Ten kanał, on nie jest sponsorowany przez Ryszarda Harta, przez Pulszczeń, przez kogokolwiek. Ja mówię o tym, co ja mam w głowie w danym czasie, o tym, czym się interesuję, a że mam dużo czasu na analizę krypto, no to mam różny rozstrzał zainteresowań na różnych sieciach, więc temu tutaj ten content, to co wrzucam, jest takie różne, prawda? I tutaj nie będzie tak, że mówię tylko o Pulszczeinie. Absolutnie nie. Szczególnie nie, że Pulszczein ma sporo ograniczeń i tam nie widzę, to już wam mówiłem, tak? Pulszczein działa ok. Tam też dał zarobić, jeszcze da, ale trzeba otworzyć umysł szerzej. W tej chwili ja otwieram na przykład na Solanę, bo tam się dzieją rzeczy no, niesamowite w tej chwili, tak? No Tonie też lepiej niż na Pulszczeinie, ale Solana to już w ogóle, tak? No a w ogóle to, co na screenie widzicie, no to właśnie jest jeszcze NIR protokol. NIR protokol jeszcze co innego, tak? I tam też ten US meme i tak dalej. Ten mój tweet to był oczywiście, tutaj się śmieję, tak? To był żart, tak? US meme po dolarze, Pidajny, bo to są oba stablecoiny, które to teoretycznie mogą iść do dolara. One nie pójdą prawdopodobnie do dolara, ale teoretycznie mogą, tak? I to jest tylko tutaj z mojej strony taki żart. Tak więc jeszcze raz, otwórzmy umysły, szczególnie teraz, kiedy czas się kończy, ok? Ten rok trzeba go wycisnąć. Nie ma czasu. Więc jaki trend jest, tam trzeba doskoczyć, bo to się może już nie powtórzyć. Jest ryzyko, że kolejne lata tutaj będą, że DeFi nam będzie w jakiejś części odebrany. Co prawda dla Bitcoina, tak, no to przyszłość jest bardzo dobra. Załóżmy, że nawet DeFi, tak, w jakiejś części byłoby nam odebrane, blokowane, kłody pod nogami, to spodziewam się, że no gdzie ten kapitał pójdzie, prawda? To Bitcoin wówczas mógłby robić naprawdę chore wyniki. To też jest, trzeba mieć w głowie i też dlatego o Bitcoinie też trzeba pamiętać. I realizacja zysków to nie zawsze jest wypłata do Fiata i tam kupić sobie, w ogóle niektórzy myślą, że realizacja zysków to jest kupno, nie wiem, samochodu czy coś, co masz koszt i za chwilę stracisz na wartości połowę i tak dalej. To jest bzdura, to jest spending, to jest wydawanie, to jest rozrzutność. Samochodem się jeździ takim gównianym, żebyś nic nie było wstyd, chyba że już masz tyle kasy, już ci nie robi różnicy. Ale na etapie dorabiania się jeździsz czymś, co działa i co ci jakoś, okej? Okay? Czujesz się z tym w porządku. Ale o czym mówiłem? O realizacji zysków, to część realizujemy do Bitcoina. O tym trzeba pamiętać i to ja jakby, ja tak robię, tak? I teraz jeszcze jeden temat na sam koniec, też powiązany z tym, co wspomniałem przed chwilą, o tym tutaj, o ewentualnych promocjach i tak dalej, ponieważ do mnie nie raz, nie dwa i nie 22 zgłaszały się różne propozycje, oferty różnych coinów, promocji i tak dalej. I teraz ja generalnie przez ostatni cały rok czy dwa temat zlewałem z płuczką, jak tylko to widziałem, to tak szło to w kibel. Ale ostatnimi czasy pomyślałem sobie, kurczę, też mam kolegę, który też ma content na YouTubie i tak też gadamy sobie i mówię, wiesz co, jeżeli ktoś, tak, jest w stanie zapłacić ci jakieś honorarium,
jakaś agencja na przykład, tak, że ty przyjrzysz się, spojrzysz na jakiś dany coin. I jeżeli tutaj ty nie masz tego promować, ty nie masz tego wciskać, shillować, namawiać, a tylko i wyłącznie spojrzeć na to i samemu ocenić, co o tym myślisz, czy to jest dla ciebie interesujące i masz to zrobić w 5 minut, dla przykładu, tak, i ten coin ma kasę na marketing. Pamiętajmy, że jakby marketing, bo to też jest taka rzecz, że często w tej polskiej społeczności, kiedy ktoś usłyszy, że ktoś dostał kasę za coś, tak? To w ogóle w Polsce nikt nie lubi słyszeć, że ktoś dostał kasę. To jest w ogóle hit. Ale dobra. Dostałeś kasę za promocję czegoś. To zaś się w głowie, jest taki bieda mental, w głowie włącza się, że to znaczy, no właśnie, a on dostał zapłacone, czyli jakby o tym pamiętasz, nie? Znaczy nie wiem, czy ty, ale ktoś. A to jest okropny błąd. Odwróć to w tą stronę. Zobacz, to, że jakiś coin ma kapitał na marketing, jak to rozdaje, to przecież to potencjalnie dla inwestorów jest lepiej. Mają lepszą promocję, tak? No bo przecież tak naprawdę w każdym coinie, to już też powtarzałem wiele razy, nie liczy się, czy on wysyła na Marsa ludzi, czy teleportuje, liczy się ile zaangażowania, ile ludzi jest w stanie przyciągnąć, czy jest ciekawy, czy ci ludzie chcą w tym być. Marketing jest jedną z form, prawda, pozyskiwania tych ludzi, tego zainteresowania. Więc potencjalnie dla wczesnych inwestorów z fazy pre-sale to uważam, że to może być korzystne. Okay? Tylko tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz, trzeba rozróżniać, no bo czymś innym jest taki marketing, a czymś innym jest chamski shill. Jeżeli jakiś coin, dla przykładu, jak dzisiaj mówiłem właśnie o tym Pulse Launchu, i on rozdaje tokeny swoje takim shillerom typu ten Biruc, prawda, i w lwie ilości tokenów, i jeszcze wielu takim shillerom, tak, to nie jest promocja. To nie jest taka uczciwa promocja, no bo oni te tokeny zwalą i to ogromne ilości, okej? Okay? Chociaż też to jest też takie miękkie, okej? Okay? Bo to zależy ile tokenów i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to trzeba rozgraniczać sobie w pewien sposób, tak? Jeżeli jest jakaś agencja, która na przykład do której się zgłasza ją różne projekty i mówią, mamy taki kapitał i tak dalej, płacimy w stablu, no to właśnie jest moim zdaniem taka bezpieczna, bardzo bezpieczna promocja, no bo oni nawet nie mają tokenów do zrzucania. Ci ktoś o tym mówią, prawda? Więc to o tym trzeba pomyśleć. I no więc właśnie, do sedna, nie? Tak sobie gadamy z tym moim kolegą i pomyślałem, że no faktycznie, tak? Jeżeli robisz coś i ktoś jest ci w stanie zapłacić honorarium, które uważasz, że za te 5 minut to ci się zwyczajnie opłaca. Pamiętajmy, że wszyscy tu jesteśmy w krypto, aby jakąś korzyść wyciągnąć, prawda? Jeżeli ktoś za 5 minut mojego czasu da mi tyle, że mnie to satysfakcjonuje za to, że ja tylko powiem, hej, takie coś istnieje, mało tego, na koniec mogę, to znaczy mogę o tym powiedzieć, że istnieje, mogę spojrzeć na swój rozum i na koniec powiedzieć tak, wiecie co? To jest totalne gówno, w to bym nie włożył ani grosza. I mimo tego i tak mam zapłacone za to. A może powiem, ej, to jest ciekawe, wkładam tam $100, nie? To nie widzę w tym absolutnie żadnego problemu. Okej? I to, co powiedziałem, spuszczałem w kibel wszystko, ale ostatnio czegoś nie spuściłem w kibel, bo właśnie miałem taką dłuższą rozkminę. Szczególnie dlatego, że mam teraz więcej czasu na krypto, ponieważ ten rok jest taki ważny, to tak sobie poukładałem życie, że ten rok i przyszły rok jestem tylko tu u mnie w biurze i pracuję właśnie nad kryptowalutami, prawda? I tam rozkładam sobie planszę. I teraz zgłosiła się do mnie agencja, która powiedziała tak, słuchaj, mamy takie coiny. Ci twórcy, którzy do nas się zgłaszają jako do agencji z tymi coinami, to nam przedstawiają audyty i tak dalej, wszystko. My też robimy swój wewnętrzny taki audyt, to znaczy określamy prawdopodobieństwo, tak, czy jest to legit, czy jest to rag. I jeżeli uważamy, że to jest spoko, pamiętajmy, nie ma nigdy tutaj 100% pewności, ale jak uważamy, że jest spoko, to wówczas to właśnie klasyfikujemy jako, że do płatnej promocji. No i taki coin, tak, oni mogą na przykład mi podrzucić i mówią, słuchaj, właśnie cyk, 5 minut,
pogadaj o tym, co tylko chcesz. Możesz rzec, że to jest totalne gówno, albo że ci się podoba, co tam sobie chcesz i masz z tego honorarium. Ja stwierdziłem, że dla mnie to ma sens. Cały mój kanał od początku do końca to są moje opinie, to jest moje zdanie. Mówię to, co robię, mówię o tym, co robię i nigdy nie dopuszczę do tego, okej, abym tutaj stracił swoją osobowość. To znaczy, że nagle ktoś powoduje, jakaś moc, ktoś, że dyktuje mi, co mam o czym mówić. Tak, to jest dla mnie taka baza, po prostu 100% na tym kanale i tego też możecie być pewni, okej? Natomiast jak mogę tylko opinię wyrazić swoją za kasę, czemu nie? W związku z tym raz na jakiś czas, nie za często, ale czasami wrzucę wam taki właśnie jakiś coin i stwierdziłem, że bardzo, bardzo wyraźnie, tak, określę w ramce, w opisie, we wszystkim, że hej, materiał sponsorowany. I pomyślałem, że zrobię sobie z tego taki, no właśnie, bo słuchaj, jeszcze inaczej powiem. Jest tak dużo meme coinów i wiele z nich naprawdę robi fajny wynik. Ja sobie sprawdziłem te meme coiny z tej agencji, co w przeszłości puszczali i okazało się, że wiele z nich zrobiło fajne, fajne wyniki. Więc stwierdziłem, okej, ja nie mam czasu wszystko analizować, prawda? Szukam pewne meme coiny, to u mnie też czasami widzicie, coś tam wrzucam. Póki co, no słabo mi to idzie, to znaczy nie udało mi się znaleźć nic, co by taki naprawdę dobry wynik zrobiło. Więc uznałem tak, okej, jak będą mi coś podrzucać, pokażę to w 5 minut, jak stwierdzę, że hej, podoba mi się to, wam szczerze powiem, jeżeli w to wrzucę sobie tam cokolwiek, okej, to sobie po prostu będę stworzył sobie taki arkusz tych coinów tych sponsorowanych i będę obserwował, co się z nimi dzieje, bo wystarczy, że jeden na ileś wypompuje nie wiadomo co i się może okazać, że jest to profitowe, tak? Widziałem, że na przykład Smog był taki coin właśnie od nich. To kolega Damian, on też o nim też mówił i on tam zrobił chory wynik, chory, setki tam, tysiące x-ów, bo te meme coiny właśnie o to chodzi, one są bardzo proste i nigdy nie wiesz, bo tam nie ma jakby schematu, po prostu coś łapie hype, a coś nie i tyle. I tutaj nieważne, czy jest staking, czy jest jakiś tam, kurczę, rozbudowany system, czy to jest jedna strona whitepaperu, czy 22, nie liczy się. Coś łapie, coś nie. Więc uważam, że być może warto jest sobie we wiele z tych coinów po bardzo małej właśnie wartości wrzucić. Coś nieznaczącego, coś, co nie ma znaczenia żadnego dla ciebie, tak? No i potem to można zobaczyć. Także okej, tak jest moje podejście. Tak do tego chcę podejść. Mówię o tym dlatego, bo wiem, że zaraz poleci hejt, który mam w dupie na temat tego, że się sprzedałem czy coś, bo to jest też żałosne. To tylko właśnie chcę o tym rzec, aby was ostrzec, kto z tego kanału coś wyciąga wartościowego. Jeżeli cokolwiek to ci się podoba, to proszę nie pisz tego, bo jak napiszesz, mi się sprzedałem czy coś, to ban i do widzenia dla twojego dobra, ok? Ponieważ dla mnie, powtarzam, najistotniejsze jest zachowanie mojej osobowości. Nikt mi nie będzie mówił, co mam mówić, o czym. Ok? I to jest tyle. 100% gwarancji wam na to daję. Taki pierwszy coin, wydaje mi się, że już dzisiaj pod wieczór podrzucę. Pomyślałem, że nazwę to taka miniseria, coś w tym stylu, bo to będzie tego może więcej w przyszłości, ale tam może jeden na dwa tygodnie czy coś, nie wiem. Nazwę to właśnie na przykład, nie wiem, shit w 5 minut czy coś. Cholera wie, zobaczę. I na koniec, jeszcze na sekundę wskoczyłem na Bitcoina, na ten wykres, który wam pokazałem przed chwilą, bo jedna rzecz, tutaj jakby tak narysowałem to, tutaj jest chyłek tego i przyszłego roku, tak, a potem 2025, 2026, to tutaj gdzieś pod koniec, na jesień, według cykliczności, okej, już jest załamana, co mówiłem, ale według niej gdzieś tu powinien być szczyt Bitcoina, więc ewentualnie, tak, takie wypłaszczenie, załóżmy, że tak by było, to nie będzie już tu, tak? Znaczy, wiesz, może być, ale teoretycznie według tej cykliczności tylko gdzieś bym widział tak, że tu i tam jeszcze do góry bardzo mocno, ok? I wtedy coś tam takiego i gdzieś tam ble, ble, ble. Tak, coś takiego bym widział. To i to już bardziej, nie? No poprzednio, na początku filmu pokazałem wam, że tutaj było już takie wyleszczenie w dół, już było w przyszłym roku. To jest możliwe, ale według cykliczności to jednak będziemy jeszcze się bujać
wyżej, nie? Ale do tego wielki, wielki margines trzeba mieć. Jeszcze na szybko jedno słowo, przypomnę wam, patrzcie, założyliśmy Blast token Polska, kupujemy token XBL, jest to L2 dla Ethereum, kolejny jeden z wielu tego typu ostatnio takich właśnie dropów, gdzie klikasz na Twitterze, na oczywiście Telegramie. Ja nie wchodzę we wszystkie, jest tego za dużo i tak dalej, ale uznałem, że te dwa, czyli HOT oraz ten XBL, to sobie mogę na to pozwolić. Oczywiście, no to nie jest dużo pracy, raz, dwa razy dziennie wejść, kliknąć claim, także też nie dziwię się, że wiele osób to zaczął farmować, farmić, tak zwany farming, i tam wchodzą we wszystko, tak, jak tylko leci, no okej, okay, jest jakaś strategia. Ale to, co mówiłem, najczęściej to tylko ten pierwszy ma najlepszy zwrot. HOT ma bardzo duży potencjał. Dosłownie wczoraj UON wskoczył na giełdę MEX i napisałem wam też o tym, nie, że jeżeli ktoś myśli, że taki meme coin jak UON, tak, dostał się na DEXa, natomiast myślisz, że HOT nie wskoczy, no to pomyśl dwa razy, tak? Pomyśl dwa razy. Wydaje mi się, że HOT to będzie jeden z lepszych dropów i warto mieć to na uwadze. Dzięki, znośnego, czy to dobrego dnia. Do usłyszenia, heksy. Cześć.